Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj w Dniu Jedzenia. Takim wyznam sobie trochę redukcyjnym moim Dniu Jedzenia, dlatego że ostatnio mam trochę dość jedzenia i chciałabym troszeczkę przyciąć kalorie, mimo tego, że nie jestem w stanie jeszcze tak trenować, jakbym chciała, to stwierdziłam, że dietę należy ogarnąć. Także dzisiaj zapraszam Was na Dzień Jedzenia ze mną. Ja już zaplanowałam sobie posiłki, jeżeli chodzi o aplikację i już Wam pokazuję, co będziemy dzisiaj jedli. I na śniadanie jest to omlet peanut butter and jelly, patę z krewetkami na obiad, ser wiejski z owocami i musli jako przekąska, nie wiem jeszcze kiedy to zjem, po prostu kiedy zgłodnieję, bo też nie wiem po prostu o jakich porach będziemy dzisiaj jedli, oraz spring rolls, myślę, że będą dobrym wyborem na kolację, ale to już zależy od Piotrka, więc to jest jeszcze taka opcja dyskusyjna, zobaczymy co, czy zrobimy spring rolls, czy może zjemy coś innego. Także zaczynamy sobie od omleta peanut butter and jelly. Nasze makro plasuje się 1798 kalorii, w założeniu, że zjemy spring rolls, 120 g białka, 54 g tłuszczu i 210 g węgli. Także tak to dzisiaj wygląda. Ogólnie ostatnio robiliśmy takie, powiedzmy sobie, nasze cotygodniowe zakupy, więc prawdopodobnie większość produktów normalnie będę miała. Natomiast pokażę Wam, jak po prostu zazwyczaj planuję sobie zakupy i jeżeli czegoś nam będzie brakowało, no to po prostu sobie skoczymy do sklepu, chociaż myślę, że raczej większość rzeczy mamy, ewentualnie gdzieś warzywka, owoce, pójdziemy do jakiegoś warzywniaka, na pewno nie będą to jakieś mega duże zakupy. W babce mam wszystko akurat pogrupowane na działy, więc łatwiej mi to będzie odznaczać. Pierwszy jest mięso, czyli filet z piersi kurczaka i to mamy zamrożone, to na pewno wiem, więc wyjmiemy sobie kurczaczka. Jeżeli chodzi natomiast o nabiał, to serka wiejskiego nie mamy, także będę musiała na pewno pójść do sklepu. Masło klarowane ja będę zamieniała akurat na oliwę, albo masło po prostu takie w sprayu, które mamy z SFD, więc też nie potrzebuję go, więc sobie odznaczam jako zaliczone, w sensie jako, że mamy w domu. Jeżeli chodzi o zamienniki, to je macie dostępne w sekcji wiedzy i tam możecie sobie sprawdzić, na co możecie sobie wymieniać konkretne produkty, to jeżeli sami gdzieś tam nie wiecie, jak sobie poradzić. Kolejne to warzywa. Pałkowa soda, dżem, makaron, orzechy zimne, wszystko jest. Także tak naprawdę z naszej listy zakupów jedyne, co zostaje nam do, że tak powiem, uzupełnienia, to jest marchew i serek wiejski, także my to kupimy prawdopodobnie gdzieś na spacerze przy okazji, także nie będę specjalnie teraz szła na zakupy, dlatego że wszystko, co jest mi potrzebne do śniadania, już mam. Mam wszystkie składniki, które są potrzebne na masę omleta, a tutaj na wierzch, czyli masło orzechowe i dżemik jakiś, truskawkowy 100% oczywiście zawsze musi być. Pierwsze, co ja robię zawsze, to jest ubijanie jajek. Nie dzielę tego na białka jaj, jeżeli chodzi o omlety i jakieś placuszki lub żółtka i tak dalej, tylko po prostu ubijam całe jajka, tak żeby były puszyste i żeby nasz omlet był jak najbardziej taki... skorupka. Żeby nasz omlet był jak najbardziej puchaty i objętościowy, bo to jest dość ważne. I żeby nie był takim smutnym plackiem. Mama coś o tym wie. No jest smutnym plackiem. Nie. Bo Piotrek robi właśnie takie mega zbite omlety. No jestem smutnym plackiem. Nie. Które są z takimi smutnymi pleckami, ratuje je po prostu jakimś toppingiem, w sensie dodatkami. Trochę sody oczyszczą. No to złamię. I takim fajnym mieszadełkiem sobie po prostu ubijam teraz. Oczywiście jak chcecie być jeszcze bardziej pro i macie na to czas i ochotę, to możecie sobie osobno ubić białka, jaj i żółtka i wtedy to już w ogóle będzie turbo puchacz, jeżeli chodzi o omleta. Ja natomiast robiłam tak, jak miałam za dużo czasu rano na studiach. A teraz znowu ustoleniła i ubiłam całe jaj. Pięknie. Dobra. Lecimy z pozostałymi składnikami, czyli około... Używamy zwykłej mąki, dlatego że ona nie psuje jakoś tak mocno konsystencji. Tak, to jest chyba zwykła. Około 15 gram, czyli jednej łyżeczki. Łyżki. O, idealnie. Akurat wziąłem kubatą. I do tego białeczko, 20 gram białka. Dowolnego białka, jakiego używacie, czy to jest wegańskie, czy to jest zwykłe białko WPC, czy właśnie izolat. To, co po prostu macie w szafce. A czym zastąpić białko? Niczym, bo białko to białko. I musicie jeść białko. A jeżeli chodzi o naszą patelnię,
to ja ustawiam na 5-6 na indukcji, czyli na taki średni ogień i spryskuję, jak już Wam wcześniej mówiłam, po prostu oliwą czy też masełkiem w sprayu. One są dostępne na wielu stronach, jeżeli chodzi o suple. Oliwa w sprayu też jest dostępna od czasu do czasu w Lidlu. I jest też smakowa, także to jest spoko. Ogólnie to nie oceniajcie mnie, bo ja szczerze nie jadłam słodkich śniadań i omletów od... dawno. No roku. Bo od roku praktycznie trwa nasza faza na awokado rano, więc praktycznie od roku nie jadłam totalnie żadnych placków ani z tego typu śniadania. Więc wyszłam z sprawy, jeżeli chodzi o robienie ich. Więc jeżeli cokolwiek mi się nie wyjdzie, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, bo ja byłam świetna w robieniu jakichkolwiek zostaw placków. To. Ale tak się zrobiło. Bek. Ej, jakie ładne! I tak wygląda moje śniadanie. Także omlecie, rogleci to jest około 400 kalorii. Także tak wygląda moje śniadanko. Masło orzechowe po prostu zawiodło mnie, jak chodzi o swoją konsystencję, ale niech będzie. Ja ogólnie nie jestem jakąś fanką masła orzechowego. Ja w połączeniu z, właśnie z dżemem albo z owocami takimi, wiecie, z takim musem owocowym jest git, ale jakby takie samo na omlecie czy w owsiance to strasznie mi zakleja, nie powiem co i tak jest. Dobra, jesteśmy przy obiedzie i będzie to pataj z krewetkami, tak jak już widzieliście wcześniej. To jest przepis, który ja już robiłam nie wiem ile, miliony razy i ja go znam na pamięć, także ja się nie będę tutaj posiłkowała akurat aplikacją. Jednak jest on zrobiony zgodnie z tym, co macie w aplikacji, bo jest to naprawdę mój top przepisów. My też czasami jeszcze sobie do niego dodajemy chrupiące tofu, to znaczy podsmażamy tofu w kostkę i do niego dodajemy, ale dzisiaj będą tylko krewetki. Tutaj mamy oczyszczone krewetki i ja je lubię sobie wcześniej zamarynować. Znaczy wcześniej, nie jakoś mega długo, tylko po prostu podczas przygotowywania reszty składników. Zamarynować sobie w sosie do pad thaja. Twoja mina. To jest takie, kiedy pisarz ma wielkiego chuja i serio ma wielkiego chuja. My często korzystamy z takiego rodzaju szybkich sosów pad thaja, dlatego że one mają bardzo czysty, normalny skład, w sensie tutaj jest cukier, ocet, szalotka, czosnek, sok z owoców to marynowce, sos rybny, sól, cukier, ale to już było i olej sojowy, także wszystko to, co normalnie byśmy robili. Natomiast my wolimy jakby korzystać z... przeciwrobiło się. My wolimy korzystać właśnie z takich sosów, zamiast po prostu posiadania wszystkich składników potrzebnych do zrobienia tego sosu w domu i robienia go, dlatego że no tutaj mamy gotową odmierzoną porcję, gotową odmierzoną kalorykę. Jest dobre, wygodne i tak. Także ja sobie to marynuję właśnie w tym sosie i jeszcze do tego dodam trochę sosu sojowego. Mogę też dodać dosłownie trochę sriracha i moim zdaniem to zdecydowanie podnosi smak jakby krewetek. Jakby to jest taka moja inwencja twórcza, no ale sprawdza się, bo Piotrkowi smakuje. Zakręcona babitka. Więc teraz sobie to wszystko wyskoczyła. Bo ona chce żyć jeszcze. Za późno. Sobie teraz to po prostu mieszam i zostawiam to na chwilkę, zanim po prostu wrzucimy na patelnię, żeby to się podsmażyło. Zresztą tutaj mamy przygotowane wszelkie warzywa, czyli jest to szalotka. Inna cebula moim zdaniem totalnie do tego nie pasuje, tylko szalotka, papryka i marchewka, czyli tak, żeby porcja warzyw była zachowana. Fajnie jest też do tego dorzucić sobie na przykład kiełki, jeżeli lubicie i akurat macie, my akurat do niej kupowaliśmy, więc trzeba będzie to nadrobić. No nie, to są też do gotującej się wody dodaje. I nie tyle. Tak? A tak. Czemu? Bo co? Bo nie zadziała i nie będzie słone, jak się dodali do niej gotującej. Takie oddzielenie. Ale już nie będzie słone, straci słoność, powiem. Tak. Tak samo jak solenie ziemniaków, ja też nie rozumiem. Wszystko zawsze solę od razu. I wszystko zawsze jest słone. Napiszcie w komentarzu, dlaczego najpierw się gotuje woda, potem się dodaje sól. Bo tak ci mama powiedziała. Tak samo jak mi mama od zawsze mówiła, że nie popijaj owoców wodą. A jak dorosłam, to zrozumiałam, że... Czym mam popijać? Jakby woda to jest najbardziej normalna rzecz do popijania czegokolwiek. W owocach jest woda. No ale to mówię właśnie. No tak samo było taki mit, żeby nie dłubać sobie w pępku, bo jelita. No dobrze, ale jak
ci wypadną. Ale to akurat jakby tylko debil to wierzył, albo z tym, że jak się będziesz masturbował, to ci wyrosną włosy na rękach. Ja nie byłam takim dziesięciolatkiem jak tej, nie wierzyłam. Teraz co to jest? Co ja to? Tak. No to po prostu warzywa też miały fajny aromacik. To już się skończył. 125. Ja bym miała... 45. Nie, nie podoba mi się. Muszę przynajmniej... 50. Jak jest już tak mało, to będziesz miał tak małą trzecią poradę. Życie. Życie. Nie myślcie sobie, że Piotrek jest taki, wiecie, fit, bo on sobie kupił dużo dobrych rzeczy na wieczór i będzie sobie jadł. I teraz jak warzywa będą miękkie, ja mam dość drobno posiekane, także one dość szybko dojdą, no to dodajemy krewetki i następnie do tego wszystkiego makaron. I dzielimy na porcję. Ja chciałem powiedzieć, że warzywa to jest coś, co jest najpierw twarde, a dopiero jak dojdzie, to jest miękkie. Ale bo to nie jest jak dojdzie, też jest miękkie. Ale żeby doszedł, musi być twardy. No ale warzywa, żeby doszedł, też muszą być twarde. Pierdolę, bo... Czy wy też gotujecie makaron ryżowy? Jakby dla mnie nie działa ta... Zalewasz wrzątkiem i czekasz, bo zawsze jest twardawy. A ja nie... zaznaczę, że ja nie lubię rozgotowanych klusek, tylko... Al dente, ale naprawdę mi nigdy nie dochodzi makaron ryżowy, jak go zaleję wrzątkiem. To jest taki mój ból życiowy, że mnie okłamują po prostu na opakowaniach. Tak samo z krewetkami. Jedno opakowanie było dosłownie to samo opakowanie, tak samo było opisane, czyli że są zblanszowane, oczyszczone. Jedno było z ogonkami, a drugie bez. I powiedzcie mi, jak to jest. A była ta sama firma, kupowane w Lidlu. Dosłownie identyczna etykieta. Oszukują nas, na każdym kroku oszukują. Z makarony też oszukują. I tak wygląda moja porcja. Jeszcze dodałam tutaj szczypiorku. Nie mieliśmy grubego, także dodałam po prostu zwykły szczypiorek. Jeszcze soczek z limonki. Jak się prezentuje moja porcja, to jest Piotrka. I ja już wróciłam z igłowania i z pazurków nowych. Bardzo klasycznie. Już mam odrestaurowanego mojego zerwanego paznokcia, także się bardzo cieszę. W końcu jakoś wyglądam. I mega po prostu dzisiaj mnie przetrała Ola na igłowaniu. Także... Bardzo mi się nie chce robić tych spring rollsów, ale jak już robię dzień jedzenia, to trzeba go dokończyć. Więc, jeżeli chodzi o spring rollsy, zawsze jak je dodaję z multum pytań, więc są też czasochłonne troszeczkę, więc w końcu mam jakby okazję je dla Was nagrać. Więc Wam dzisiaj pokażę po prostu, jak je robię. Pierwsze co, to mamy tutaj zamarynowanego kurczaka, którego usmażymy. Jeżeli chodzi o warzywa i jakby wypełnienie naszych spring rollsów, to będzie marchewka, ogórek, papryka, kapusta, może też rzucić szpinaku i makaron ryżowy taki cieniutki, no i oczywiście nasz kurczak. My też będziemy posypywać sobie białym sezamem. No i oczywiście same spring rollsy. Jak coś, to tą firmę polecamy, bo ten papier ryżowy jest takiej... że trzyma się lepiej, nie? Bo jak kupiliśmy z jakiejś innej takiej firmy krzak, to strasznie się rwał i rozpadał i ciężko się je robiło. Dobra, więc jeżeli chodzi o same spring rollsy, to dla mnie to jest po prostu najbardziej genialna i pyszna metoda, jak chodzi o przemycanie warzyw do posiłku, bo naprawdę raz, że one są nabite i da się tam tych warzyw trochę napakować, a dwa, że są naprawdę przepyszne. Naprawdę, jak chodzi o przemycanie warzyw, to jest 10 na 10. Więc jeżeli macie czas, jest weekend i możecie zrobić te spring rollsy na przykład dla całej rodziny, to super wyjście. I jeżeli chcecie dokładny przepis, no to no, po prostu wszystko wpieprzacie do środka. Jak mam być szczera, zawijacie. Wszystko pokażę Wam na filmiku, jakby jak przeprowadzamy proces zawijania, ale tak naprawdę tutaj nie ma nic skomplikowanego. Po prostu trzeba czasu, żeby wszystko pokroić, przygotować sobie, a potem już jakoś leci. W międzyczasie, jak mi się jeszcze makaron gotuje, to sobie przygotujemy sos, który będzie do spring rollsów. I tak naprawdę potrzebujemy dwóch składników, znaczy my go robimy z dwóch składników, czyli sosu sojowego i masła orzechowego. I też ja czasami lubię, jak mamy dodawać tak ciepełko, dosłownie sriracha, żeby troszeczkę tak podnieść taką ostrość. Ja ten sos robię na oko i wliczam go też na oko, więc tutaj jak się obliży wieczko, ojej, to może ale być... zaraz wyliżę. Ale chlupu. Wszystkie. Mm. Mm. Czy to
do mięsa. Daj. Zwieczka się kalorii nie liczą. Daj wieczko. Nie dam. Bo mam banan na masło czekoladowe. Rób sos. Daj wieczko. Oddaj wieczko, gdzie uciekasz? Halo. Bo przecież nie będziesz lizał i ten, kamerował. No wlej się. Wsadź mi to do mordy. Ja użyłam akurat sosu sojowego, które mamy z sushi, bo mamy go mega dużo w domu, więc będę sobie tak po prostu dodawała i zbliżysz się tu, musisz wyczuć konsystencję i delikatnie mieszamy. Ten sos sam w sobie nie smakuje jakoś wybitnie, ale w połączeniu jakby z spring rollsem, jako dodatek do spring rollsa na pewno naprawdę jest spoko i jest przepyszny. O, i chodzi nam o uzyskanie takiej konsystencji, o widzicie? O takiej konsystencji może być nawet ciut rzadsze. Także my jeszcze dojemy troszeczkę, ale tak jak mówię, troszeczkę, tak obsiu. Bo zostaw to. Tak jak mówię, ta konsystencja może być jeszcze troszeczkę rzadsza, także ja tutaj na wyczucie po prostu dodaję sosu sojowego. On też nie ma dużo kalorii, ma ich stosunkowo mało. Także możecie tutaj sobie po prostu. No i się chlapam, no. Odmierzać. Ja tu jest około 20-30 gramów masła i 20-30 gramów sosu. No. Powiedzmy sobie, że w proporcji 1 do 1 już będzie git ta konsystencja, a sriracha tak naprawdę ociupinkie i taka ma być konsystencja. I jeszcze kroimy ten makaron, tak żeby on nie był takim... No wiecie, o co chodzi. Już tak nie ciągnął. Papier jest. Dobra, więc teraz kładziemy papier i pierwsze co po namoczeniu. To ja na środku posypuję sezamem. No chodzi mi o to, że moczę się papier po to, żeby był miękki, w sensie, że jak naleśnik. Żeby było. Dobrze, to moczymy papier, będzie jak naleśnik. Pierdol. I ja po prostu... Kapustka pierwsza. Kapustka wlatuje. Leci kapustka, na kapustkę leci makaron, a raczej obok kapustki leci makaron. No i warzywka po kolei, supeczki kładziemy. Tutaj marcheweczkę jeszcze można dołożyć. Marcheweczka jest dobra. I no to leci kurczaczek obok. Ja lubię sobie tak wszystko układać, tak powiem, partiami. Już jaki gruba to będzie. Będzie gruba, nie? Nie zawiniasz. Z czego się śmiejesz? Z ciebie, ty pili. Penisa nie zawiniasz? Bo. Chyba głupi taki jesteś naprawdę, aż mi cię szkoda. Przynieś mi lepiej, gdzie mam kłaść te spring rolls. Udało się. Udało się. I to tak wygląda nasz spring rolls. A Patryk chce mnie śmiał, a sam zawija tak, że są luźne. A one nie mogą być luźne. Nie zawija w te srebrka. Widzisz, nawet mogę im namolić, a i tak się nie rozwali. No i sobie kładziemy po prostu na talerzyku obok i lecimy z kolejnymi. Ciepłej wody, aż zmiękę. Nie mogę. Dobra, wiesz, nagraj ładne jakieś ujęcia, bo ja z tą nie mogę. Już wiesz, jajko jest miękkie, a robi się twarde po ugotowaniu. Nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji i się okazało, że Piotrek, chociaż to testuje, bardzo źle nas poinformował i to ten pierwszy papier był tym dobrym, a ten drugi, ten Tao jest tym złym i się bardzo złe spring rolls robią. Zobaczcie. No pokaż. To był pierwszy.
To był pierwszy Springer, cieniutki, ale jaki elastyczny. I tak oczywiście wszystkie je zawijam. I bardzo dobrze napchane. A tu już kolejne. Widzicie, jakie są luźne i nie dało się ich zawinąć, bo się całe rozwalnały. O, widzicie, tu jest dziurka, tu też jest dziurka. A były tak samo albo i mniej napchane niż tamten. I teraz Piotrek testuje. Już widzę, że jednak nie się chłamał. Nie wiem, kurwa, o co chodzi z tym papierem jebanym, no. Ja myślałam już, że jest przeterminowany. Ale sprawdziliśmy. Ale sprawdziliśmy i się okazało, że nie. No widzisz, mówię. I próbowaliśmy dłużej moczyć mniej, ale czasami tak jest, czasami tak nie wychodzi, albo się trafi zły papier, nie wiem. Nie wiem, co z nim jest nie tak, ale ogólnie to tak wygląda proces zrobienia Spring Rollsów u nas. My lecimy jeszcze na szybkie zakupy do Lidla wieczorne. Więc nie wiem, czy w sumie się zmieni koncepcja kolacji. Co będziemy kupować? Cytrynki. Coś dobrego. Cytrynki. Wróciliśmy i pokażę wam tak na szybko, co kupiliśmy, bo oczywiście pojechaliśmy po dwie rzeczy, a kupiliśmy całą torbę. Więc pierwsze co? Woda. Akurat mamy tutaj zero z Żywca, bo też czasami mam ochotę na smakową wodę i kupiliśmy też muszyniankę. Grywaliśmy w ogóle takiego crazy kalafiora, to jest żona, nie kalafiora, jego nigdy w życiu nie jadłam, także stwierdziliśmy, że spróbujemy, więc na pewno będzie dzisiaj lub, nie, no dzisiaj to nie, w najbliższych dniach zrobiony. Podejrzewam, że był drogi, ale nawet nie chcę patrzeć, tyle kosztował, serio. Kitalsy. Myślę, że jestem zależna od kitalsów, naprawdę. Jemy takie opakowanie jakoś tak średnio na pół z Bobo. To jest naprawdę mało kalorii, ale... Bieluch. Kolejny napój zero. Herbatka. Kolejna herbatka. To dla Piotrka. Ja nie jem takich rzeczy oczywiście. Ja jestem na masie. Puciak. Ten puciak jest bardzo fajny, bo jest spokojony. My go uwielbiamy. Chusteczki, bo Piotrek pewnie zaraz będzie kichał. Awokado. Ale czemu mi nie pokazujesz? Może powiedzieć, co kupiłam. Awokado. Kupiłam też w końcu, bo wszystkie po prostu profile to wszyscy są dietetycy z Instagrama. Oni mnie zmusili do tego, żeby to kupić. Wszyscy piszą, jakie te są dobre. One mają mega dobre makro. Możecie je kupić jako szybki posiłek, więc kupiłam. To wszystko wasza wina. Sprawdzę. Jej, co tutaj poczekło? Buu! O nie, pomidor pękł. No bo się nie kładzie na dole warzyw. Aj, kurwa, tam. Piotrek nie był za dobry z fizyki, wybaczcie mu, bo jest... No dosłownie miałem same jedynki przez 3 lata liceum. Przez 3 lata liceum miałem jedną dwójkę tylko. I widać efekty w postaci pękniętego pomidora. Ja nie rozumiem, ja po prostu podnoszę rzeczy z ziemi ciężkie i odkładam je na miejsce. Kupiłam grejpfruta, który jest w soku z pomidora aktualnie. Bo jestem ciekawa, czy już się, że tak powiem, sezon na grejpfruty rozpoczął, bo ja kocham grejpfruty, więc jak tylko już będą dobre, to będę kupowała i jadła non stop. Worki na śmieci, w sumie to tyle. Idziemy jeść! Zgadza się. Jak wygląda nasza lodówka? Turbo jest mała. Jak widzicie, mamy w niej wszystko poupychane. Będzie czas na zmianę jej niedługo, ale na razie to... Pokaż. Mi? Znam. Kupił mi, ale nam, ale sam cały czas chodzi i sprząta, także dla mnie to jest idealny ten. On płacił, on sprząta. Robi wrażenie. Także jak wasz facet jest gadżeciarzem, to jest tip, żeby więcej sprzątał, kupcie mu taki jakiś bajer śmieszny do sprzątania. Będzie miał z tego frajdę, prawda Bobo? Prawda! Ja kocham gadżety! Dobra, jeżeli chodzi o kolacyjkę, to został mi ostatni posiłek, czyli serek wiejski. Taka bardzo lekka kolacja. Ja akurat mam wysokobiałkowy, ale to możecie używać też lekkiego serka wiejskiego, bo praktycznie ma tyle samo białka i kalorii. Jeżeli chodzi o owocki, to jest ta końcówka truskawek, którą trzeba dzisiaj zjeść. I u mnie proteinowy muesli, akurat ja mam jeszcze MyProtein, więc
to sobie dosypię i tak będzie wyglądała po prostu moja kolacyjka dzisiejsza. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień jedzenia, dajcie znać, czy chcecie ich więcej i do zobaczenia w kolejnym materiale.